twoim podopiecznym był Tadzik. Mhm. Nie żal, że nie doszedł do finału ścisłego, finału ścisłej dwójki, a też nie wygrał tego programu? Myślę, że po mojej twarzy było widać, że faktycznie byłam dość zdziwiona, że Tadzik nie doszedł do finału, bo uważam, że totalnie na niego zasługiwał. I ta rozgrywka w mojej głowie to była rozgrywka pomiędzy Tadeuszem a Alicją i tą rozgrywkę jakby zostawiam państwu, publiczności. No i tak też państwo zadecydowali, ale ja uważam, że Tadzik powinien być w finale również. Zasłużył na to, na maksa. To nie oznacza, że nie zrobi tej kariery. Nie, to w ogóle wygranie tego programu nie oznacza, że ktoś zrobi karierę. Bardziej bym była skłonna powiedzieć w drugą stronę, ponieważ ja powiedziałam o tym chyba w tamtym tygodniu, że wygrywanie tego programu to nie do końca jest dobry nie do końca to jest dobre wyjście dla wszystkich tych uczestników, ponieważ kiedy w zbyt młodym wieku dostanie się zbyt wielką szansę, ja nie mówię, że Alicja na nim nie jest gotowa, broń Boże, natomiast na Alicję będzie czyhało teraz wiele różnych, myślę, że niespodziewanych jeszcze dla niej, sytuacji, które są po prostu ciężkie i uważam, że w tak młodym wieku można się pogubić. Ja zaczęłam ciut później i też się pogubiłam i też uważam, że byłam za młoda, że w wieku 20 coś tam tak ciężko się stawia te granice, tak ciężko tą asertywność, która w tym biznesie jest podstawą. Dlatego ja trzymam za Alicję kciuki i też jak będę w stanie jakkolwiek jej pomóc, to też z przyjemnością, bo to jest naprawdę diament.